Dzień dobry, szanowni państwo, będziemy zaczynać. Startuje jubileuszowa, 10. edycja budżetu obywatelskiego w Gdańsku. A o tym, jak wygląda tegoroczny harmonogram, jaki jest budżet oraz dlaczego warto składać wnioski i głosować na projekty, opowiedzą pani Aleksandra Drulkiewicz, prezydent Gdańska, pani Sylwia Betlej, dyrektor Biura do Spraw Rady Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami oraz miejscy radni, pani Elżbieta Strzelczyk, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz pan Jan Perucki, radny klubu Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydent. Przede wszystkim państwo radni od wielu, wielu lat też aktywnie uczestniczą jako członkowie zespołu konsultacyjnego do spraw budżetu obywatelskiego. Wiele, wiele godzin pracy, współpracy, ale też pozyskiwania szerokiej wiedzy o naszym mieście. Szanowni państwo, budżet obywatelski to jedno... Pewnie to niezbyt ładne słowo, ale jedno z takich narzędzi, gdzie możemy wspólnie brać odpowiedzialność za różne sprawy w naszym mieście. Te bliżej domu i te dalej domu. W tym roku przypada 10. jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego, kiedy zrobi się jeszcze cieplej. Od maja będziemy wspólnie z państwem podsumowywać te 10 lat budżetu obywatelskiego. Ja powiem tylko tyle, że od 2014 do 2022 roku to kwota 135 milionów złotych przeznaczonych na 704 projekty, a zgłoszonych było niemal 4000 projektów. Każdy projekt to organizacja aktywnych obywatelek i obywateli. Często także we współpracy międzydzielnicowej. Bardzo nas cieszą takie projekty, kiedy rzeczywiście na styku różnych dzielnic pojawiają się takie miejsca, które także służą integracji. Dzisiaj zaprosiliśmy państwa w okolice zbiornika Augustowska, Parku Oruńskiego, który jest nieopodal stąd. To jest doskonały przykład na to, jak z kilku edycji budżetu obywatelskiego może powstać coś, co służy lokalnej społeczności, także na przecięciu kilku dzielnic, bo przecież z tych znajdujących się za naszymi plecami urządzeń korzystają mieszkańcy zarówno Oruni Górnej, Chełmu, ale także dzielnic południowych naszego miasta. To, czego nie widzimy, to za państwa plecami droga łącząca, postulowana wielokrotnie, droga łącząca właśnie okolice zbiornika Augustowska z Parkiem Oruńskim, droga pieszo-rowerowa, ale także kiedy chodzimy tędy na spacery, widzimy, że także wielu biegaczy z niej korzysta, mając już bardzo łatwą wtedy drogę dojścia, do biegnięcia, dojechania rowerem, także do centrum naszego miasta, właśnie później poprzez drogę położoną na wale przy Raduni. Efekt wspólnej pracy, tak jak ta droga powstała z współfinansowaniem z budżetu obywatelskiego, to właśnie konkretne rzeczy, które są najbardziej potrzebne najbliżej okolicy. A dzisiaj rozpoczynamy przyjmowanie wniosków, już właściwie rozpoczęliśmy od samego rana, do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego 2023. Kwota przeznaczona na tę edycję to 22 063 118 zł. Możecie zapytać, czemu ona jest taka nierówna, nieregularna. To wynika z bardzo konkretnego wskazania ustawowego dotyczącego, jaki procent budżetu miasta powinien być przeznaczony na budżet obywatelski. Z tego, co bardzo ważne, mamy przeznaczone na projekty ogólnomiejskie 4 250 tysięcy złotych. Bardzo czekamy na ciekawe projekty ogólnomiejskie i na projekty dzielnicowe dla 35 dzielnic naszego miasta 17 812 tysięcy. Także po raz trzeci zielony budżet obywatelski, cieszący się coraz większą popularnością, to niemal 5 milionów złotych, także w podziale na projekty ogólnomiejskie i projekty dzielnicowe. Dlatego
Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, zachęcam Was do aktywności. Od dziś do 20 kwietnia czekamy na wasze projekty, na Wasze pomysły. To nie muszą być tylko projekty infrastrukturalne. Bardzo nam także zależy i pewnie nikt z nas nie żyje dzisiaj w oderwaniu od sytuacji w Ukrainie, ale także jej wpływie na nasze życie codzienne. Bardzo czekamy także na projekty integracyjne, projekty społeczne. Przecież już dzisiaj, to dane z dzisiejszego poranka, w naszych szkołach i przedszkolach mamy 2,5 tysiąca dzieci ukraińskich, więc na pewno także projekty miękkie, sportowe, kulturalne, społeczne, integracyjne są bardzo, bardzo podążane. Bądźmy aktywni, miejmy wpływ wspólnie na to, jak wygląda nasze miasto. Bądźmy razem. Budżet obywatelski 2023 czeka. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Sylwię Betlej. Dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak pani prezydent powiedziała, dzisiaj startujemy. My serdecznie zapraszamy do tego, żeby korzystać też z pomocy naszej urzędników, pracowników jednostek. Od dzisiaj poprzez stronę budżetu obywatelskiego na gdańsk.pl. Różnymi kanałami chcemy z Państwem się spotykać i rozmawiać o tym, jakie projekty złożyć, gdzie szukać pomocy, więc serdecznie zapraszamy na naszą zakładkę na stronie gdańsk.pl. Do 20 kwietnia mamy projekt. Tak jak pani prezydent powiedziała, zapraszamy na wszystkie pomysły i te począwszy od różnych dróg, placów, zabaw, ale też także tych projektów społecznych, więc zapraszamy do kontaktu z nami. Potem będziemy mieli chwilę ciszy, ja tutaj nawiążę do harmonogramu, czyli co się będzie działo potem. Po 20 kwietnia zaczynamy okres weryfikacji i on będzie trwał praktycznie do końca wakacji i zaczynamy głosowanie 26 września. Kończymy 10 października. Także ta edycja zakończy się z początkiem października. Wtedy poznamy projekty, które tę edycję wygrają. Serdecznie zapraszamy. Ponad 22 miliony złotych czeka na różnego rodzaju pomysły i projekty. Są tutaj z nami przedstawiciele zespołu konsultacyjnego, do którego między innymi też ja należę i wspólnie pracujemy przez te miesiące, żeby te projekty jak najbardziej uszczegółowić, sprawdzić, pokazać, że są możliwości zmieniać, więc tutaj wspólnie pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej tych projektów przeszło do głosowania. No i serdecznie zapraszamy, także tutaj nic dodać, nic ująć, tylko zaczynamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią radną Elżbietę Strzelczyk. Dzień dobry Państwu. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby głosować w budżecie obywatelskim, ale najpierw składać projekty. To znaczy możemy dzisiaj zacząć składać projekty, mamy na to miesiąc. My jako zespół konsultacyjny dołożymy wszelkich starań, żeby jak najwięcej projektów weszło do głosowania. Mamy bardzo długi czas w tym roku na weryfikację, więc myślę, że to nam wszystkim pomoże. Państwu jako składającym projekty i nam jako pracującym w zespole konsultacyjnym. I na pewno dużo projektów ciekawych dzięki temu się pojawi. I potem zachęcamy do głosowania. Bardzo gorąco. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest jeszcze z nami pani Katarzyna Czerniewska. Bardzo proszę panią radną o zabranie głosu. Szanowni Państwo, my jako przedstawiciele, członkowie zespołu konsultacyjnego, choć w niepełnym składzie, jesteśmy powiedzmy od tego, żeby oceniać Państwa projekty, ale nie pod względem tego, czy one są ciekawe, czy nam się podobają. Oceniamy wyłącznie zgodność z uchwałą Rady Miasta, ich spełnienie formalnych warunków. Także na pewno nie ma tutaj miejsca na żadną uznaniowość, jeśli chodzi o opinię członków zespołu konsultacyjnego. Serdecznie zachęcamy do tego, żebyście zgłaszali tych wniosków jak najwięcej. My się, krótko mówiąc, cieszymy, jak mamy dużo pracy w zespole konsultacyjnym. Przypominam również, że budżet obywatelski to narzędzie bardzo specyficzne tej partycypacji społecznej, ale przeznaczone nie tylko dla pełnoletnich i to jest bardzo ważne. Dlatego apeluję bardzo gorąco również do młodych gdańszczan i gdańszczanek. Macie wpływ i to jest wasze konkretne narzędzie, kiedy to właśnie wy możecie zdecydować, co powstanie w waszym najbliższym sąsiedztwie, bądź też jakie inicjatywy społeczne zostaną zrealizowane. Aktywizujcie się, rozmawiajcie, czasu jeszcze troszkę jest i my w zespole bardzo czekamy właśnie również na waszą aktywność. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Peruckiego.
10. urodziny. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania tego wspólnego wysiłku, wydaje się, społeczników aktywnych, mieszkańców naszego miasta, bo przecież możemy wspólnie współdecydować, jak to miasto może wyglądać. A najlepszą okazją właśnie do tego jest budżet obywatelski. Cały czas bardzo mocno solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami, Ukraińcami. Co ważne, poza tym, że dzieci mogą składać projekty, mogą głosować w budżecie obywatelskim, też nie wymagany jest PESEL, numer PESEL. W związku z czym wszystkich mieszkańców i tych nowo przybyłych, jak i stałych bywalców od dziada, pradziada, wszystkich zachęcamy do tego, żeby włączyli się aktywnie do udziału w budżecie obywatelskim. Teraz wiosna, więc ta nasza aktywność obywatelska się budzi, a wraz z nią już za chwilę głosowanie, ale teraz skupmy się, konsultujmy projekty, zachęcamy do tego, zresztą jako członkowie zespołu konsultacyjnego, do tego, żeby rozmawiać z urzędnikami, dopytywać się o szczegóły, ile dany projekt może kosztować, gdzie go można zlokalizować, aby później ten proces weryfikacji przeszedł bez najmniejszych problemów, oporów, no a później, miejmy nadzieję, został wybrany przez mieszkanki i mieszkańców naszego miasta. Budżet obywatelski, czas start. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby wzięli sprawy w swoje ręce. Bardzo dziękuję. Zachęcamy do składania wniosków, a Państwa zapraszam do indywidualnych rozmów.